Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Avres, to Udawany Gaming i zapraszam was do 12 odcinka z serii Udaję, że potrafię w to grać. Cywilizacja 6. W poprzednim odcinku doszło do wojny z Chinami w końcu. I zakończyliśmy właściwie wykonywanie jakichkolwiek poleceń na tamtą turę, zatem puszczamy następną i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Pięknie. Jeszcze ktoś nie ma polecenia. Aha, super. Dobra, płyniesz tutaj. Spróbujemy tym oraz tym okrętem, spróbujemy podbić właśnie ten Long Xin. Zostawcie moją bombardę, prosiłem. Dziękuję. Teraz to gratuluję, no. Budujesz imperium na wzór, no tak, pięknie. Teraz to liżą za przeproszeniem dupę, a wcześniej to opierdzielali za wszystko. Plus 100 dochodu, 100 państwa. Nie prowadzę ani tu, więc w sumie będzie sobie to. Koszt produkcji. O, to jest fajne. Koszt produkcji lub zakupu jednostek wojskowych za pomocą wybranego jest zwiększony. Nie. Zmniejszony. Za wiarę. Zobaczymy, może się uda. Dużo punktów straciłem. Produkcja, cholera. No dobra, nie najgorzej. Szkoda, że straciłem tyle punktów, no ale okej. Serio? Nauka jest tym przyjęta, dobra. Idee powoli przeobrażają się w ideologię, co kształtuje politykę. Ta zaś prowadzi do działania. Okej. Co my mamy w ogóle za ustrój? Anarchia. Ogólnie jest śmiesznie, ale w tej grze jest o tyle ciekawie, że to jest jedyna sytuacja, w której komunizm faktycznie się przydaje i jest dobry. Daje dosyć naprawdę fajne bonusy. Bo tu do miasta sojusznika, no ja nie prowadzę żadnych szlaków handlowych z sojusznikiem, więc generalnie mi to nie jest potrzebne. Tutaj z kolei plus 5 do siły bojowej, no to też takie jest. A tutaj mamy plus produkcję na obywatela w miastach z gubernatorami. No to jest niesamowity boost. I plus 10% nauki. W ogóle dla nas to jest świetne, więc. Więc jak najbardziej będziemy do tego dążyć. Szwecja pragnie nagrodzić naukowych liderów świata. Przekonajmy się, kto jest najlepszym. No ale jak to zrobić? Nie mam pojęcia, jak to zrobić, tak szczerze powiedziawszy. Ale chciałbym w każdym razie odblokować. Kurczę, nie to. Chciałbym odblokować. Komunizm, właśnie. Jeszcze troszeczkę. Dobra, nie wiem, czy jest sens, dlatego wycofam troszeczkę tą bombardę. My sobie zaraz splądrujemy to pole. Chciałbym nie lecz do uzdrowienia. Fortyfikuj. Dobra, pyk. Pyk. Przejdź tu i będziemy sobie zbierać te wszystkie właśnie złotówki. Pominięcie tury, no bo co ty chcesz robić? Okej, szlak handlowy, tak, dobra. Idź tu. Ty nie możesz nawet strzelić, co jest w ogóle żenujące. A może by tak... Dawaj to, może ci się w końcu uda coś osiągnąć tutaj.
plus 3 do produkcji, 3 plus 4 do wiary. Produkcja. Przyda się bardziej. Ty ulepsz to poletko. O, niestety miał tylko jedno. Jedna możliwość ulepszania, no ale trudno, dobra. Przejdziemy sobie tu, 4 turki i to miasteczko również będzie nasze. Ty z kolei dajesz... Ło, trzodowy bonus. Fantastyczny bonus. Dobra, tobą z kolei się przeniesiemy tutaj albo tutaj. Tutaj. Chyba jest to. Przejdź tu proszę i... O, plus 7 do wiary, bardzo ładnie. A... Wykarczuj ten las zaraz. Ty już nie możesz w ogóle nic zrobić, więc no, tragedia. Dobra, uśpienie. Ty z kolei przeniesiesz się tu. A ty przejdziesz sobie tu. A tu zbudujemy w tym mieście... O, bardzo fajnie, że szybko będą szły już te wszystkie jednostki. Dobra, działa polowe. Tu zbudujemy pancernik parowy. Może się uda przejąć miasto przy pomocy statków. A tutaj walniemy sobie kupca może. Też się przyda. Tu zrobimy szpiega. Tu z kolei. A dwupłatowiec. Przyda się dwupłatowiec. W sumie nie mam na nie pomysłu za dużego, no ale... Co tam? Jak to mówią, do odważnych świat należy. Zbuduj to. Kurczę, no ciekawi mnie bardzo, gdzie są ci wszyscy fanatycy. Bo wysyłał ich Bóg wie gdzie. O nie. Szybałem, że mi zabił jednostkę. Złodziej. Wielu z nas bardziej dba o swoje samochody niż o własne ciała. A przecież do aut mamy części zamienne. No i to jest spora prawda. Trzeba przyznać. A dobrze, to tu. Strzelaj, strzelaj, baw się dobrze. W sumie już tego nie okradaj, bo nie ma sensu. Podjedziemy sobie tutaj, zobaczymy co tu jest. Chciałbym, żebyś splądrował to. Dosyć spory bonus, jeżeli chodzi o kulturę. Fajnie, fajnie. Cieszy. Też nie możesz, naprawdę. To uśpienie, bez sensu. Czuwaj. Przejdziesz sobie, byczku, gdzieś tak w okolice na wszelki wypadek. Ach, bo tu jest jeden samolot już. Wracaj tutaj. Tak myślę. Chociaż... O, zepsułem. Dobra, wycofam go jeszcze raz tam i w momencie jak przejmiemy te Xinjiang, stąd będziemy prowadzić ostrzał na dwa miasta. Ty zbuduj kamieniołom, który chciałem już wcześniej zbudować. Dobra. Z jeden do żywności, bądź to, no, to może produkcja. Produkcja łatwiej wyżyć. Dobra, najwięcej produkcji da to. Są wewnętrzne szlaki handlowe, by przyspieszyć po prostu produkcję tego cudu, na którym mi zależy. Ty się przejdziesz, byczku, zaraz. Myślę. W te okolice. Tylko, że masz jedną tylko możliwość jeszcze do... jedną akcję do wykonania. Zrobisz coś tutaj. To miasto w sumie można powiedzieć, że już jest nasze. Gorzej będzie z jego utrzymaniem. I tu mogą się zacząć schody troszeczkę. Co jest?
O, mogę już sprawdzić ostrzą. Fantastycznie. To uzdrowienie miało być, ja dałem zwykłą fortyfikację. Świetnie. Oh, genialnie. Co, tu dzielnice biznesową budują? Szalał czy co? Tak, spoko. Niech ci będzie, masz złoto. Żelazo, przepraszam. I Watykanem. Przestaliśmy być suzerenem w ogóle Watykanu. To mi się nie podoba. To jest suzerenem Watykanu teraz. A Quengxin, Queng, coś tam. Świetnie. Szybki postrzał na to miasto. Trochę, trochę słabo, myślałem, że bardziej będą bronili to miasto. Ale w sumie co się dziwić, jak gość ma zaledwie 130 siły militarnej. Przy naszych 890 to... To nawet nie ma o czym rozmawiać. Cudza kiepska decyzja przynosi ci szczęście. Fantastyczne, dobrze. Tak, przyjmij. O, świetnie, nawet nie trzeba się w sumie martwić o to, że ulegnie to jakoś. Będziemy mieli problem z tym, żeby utrzymać to miasto, no bo w sumie dlaczego? Skoro sami się chcieli do nas przyłączyć. Dobra, przejdziecie teraz tu. Mi jak najbardziej zależy na tym, by zdobyć to miasto. Zatem. Dwupłatowiec przeniesiemy sobie tutaj. Ten dwupłatowiec również przeniesiemy sobie tu, a później tu. Będziemy prowadzić ostrzał z tego miasta. Niemniej jednak w tej chwili chciałbym... troszeczkę na ten front, powiedzmy, przejść. Dobra. Tu zbudujemy farmę. Ciebie przeniosę tu. Jeszcze jeden szlak handlowy puścimy gdzieś, żeby wspomóc produkcję. Tu już możemy piechotę, więc to już w ogóle odskoczyliśmy niesamowicie bardzo. Możemy ulepszyć tą jednostkę? Nie. O, też nie. Dobrze. Tutaj chciałbym wybudować średniowieczne mury. Może nie, ale tak, spożywczy może się przydać. O, co to? Dobra, obelisk. O, w sumie to tutaj to trzeba kolejkę zrobić. Dobra, obelisk. Starożytny pospichlerz, arena. Dalej to się zobaczy. Dwa tytuły gubernatora do wykorzystania. Nadrzędny plan. Odblokowanie w epoce atomu zapewnia dostęp do mrocznego przywołania projektu miejskiego, który w czasie aktywności przyznaje dużą ilość wiary, a po ukończeniu zwiększa liczbę obrażeń dla lojalności zadawanych przez fanatyków. Brzmi fajnie, brzmi fajnie. Aha, został zneutralizowany w ogóle. Świetnie. Ciebie chcę przydzielić przede wszystkim, bo ciebie nie przydzieliłem do Watykanu. A, jestem w stanie wojny, naprawdę. Mogę jakoś, nie wiem, pokój zawrzeć z nimi? O, słabo. Dobra. Czy jesteśmy suzerenem jakiegokolwiek miasta teraz? Nie, Arman też sobie przejęli. Kurczę, fajnie.
Dobra, jako że to będzie działało na razie w ten sposób, to go wyślę do Xingyang, przynajmniej ją, i chciałbym ją awansować. W sumie niepotrzebna jest. Dotacje odnawialnych źródeł energii, wszystkie elektrownie słoneczne i geotermalne. Okej, fajnie, fajnie, ale nie. Kurczę, mogłem to już dawno zrobić. Dobra, tu. Dwa obszary szkolne za każdą dzielnicą oświetlone. Nie. Ulepszenia budowy dzielnicy nie mogą ulec zniszczeniu z powodu wpływu środowiska. Nie, to mi niepotrzebne. Dobra, punkty jak zwykle na propsie. Ulepszyłem go do maksymalnego poziomu w momencie, kiedy obejmie z powrotem rządy w Addis Abebie. Będziemy mieli boosta do następnych projektów, jakimi są właśnie na przykład projekty kosmiczne, czyli zwycięstwo naukowe. Ale chciał, nie chciał, na to potrzeba czasu. Dobrze. Kto jeszcze tutaj ma jakieś niewykorzystane? Dwa żywności, trzy produkcji, bądź trzy do wiary. Myślę, że to będzie spoko opcja. Ty czuwaj. No i puszczamy turkę. Za ile? Za dwie tury będzie to miasto już nasze. Fantastycznie, bo zapowiada się, że będzie świetnym miastem. Nie tak jak to. To w sumie jest takie miasto o sobie zaporowy, buforowy. Nie wiem, jak to nawet nazwać dokładnie. Nie strzelajcie do mnie, błagam was. Kompletnie nie ma sensu. Dobra. Ty się nie przeniesiesz nigdzie już, bo tu stoi jeden samolocik. O, fajnie. Niemniej jednak, ty możesz strzelać. Co bardzo mnie cieszy. Chciałbym, byś zestrzelił to i zdobył troszeczkę doświadczenia. Okej. Okay. Z chłopka to tam już nie ma co zbierać nawet. Dobra, wy się połączcie. Ciebie chciałbym tutaj. Ciebie z kolei tu i ulepszyć to pole. Nie zależy mi tyle na żelazie, co po prostu, żeby produkcja większa ruszyła. Dobra, tu ulepszenie jednostki, a tutaj standardowo. Prowadzimy delikatny ostrzał. Trzasnął ładnie. Pięknie trzasnął. Dobra, przejmujemy to miasto od razu. Czasu nie tracić. I ulepszyć pole z węglem. Tak, jak najbardziej chcę to zachować. Kolejka. Dobra, lecimy. To. Być może. Co tutaj? Dzielnica osiedlowa by się przydała. I osiedlówkę zbudujemy sobie, powiedzmy, tu. Jak to zostawimy? Dobra. Następna tura. A nie, jeszcze nie. Przepraszam. Dzielnica kulturowa. Myślę, że w końcu możemy ją wybudować. Wy, chłopaki, no na razie to tak średnio w ogóle się przydacie. Ale jak sobie tu może ostrzelamy to miasto. Oj, sorry was za katar. Dobra, ty przejdziesz sobie do miasta, które da nam najwięcej produkcji, a najszybciej pójdzie. Czyli to. 14 tur do skończenia. Do ukończenia tego cudu. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. A niemniej.
Przejdź proszę tu i przyspiesz produkcję. Ty z kolei przejdź tu. Co tu się... Świetna decyzja. Super. Gra pokazała, że mogę tu przejść. No nie mogę, jak widać. Och, dramat. Po prostu dramat. Dobra, chciałbym połączyć tam wyżej te jednostki. Serio? Lol. Śmiesznie. Dobra. W Szwecji mamy... Tak. Ja wiem, jesteś na mnie zła i wściekła, bo mam praktycznie wszystko to, do czego ty dążysz od jakiegoś czasu. Niemniej, możemy sobie kupić wielkiego człowieka. Przynajmniej zaraz będziemy mogli. Tylko niech skończą nas ostrzeliwać. Coś skończyło się robić. Co się skończyło robić? A stworzyliśmy w ostatnich 200 latach żaden wynalazek nie zrobił więcej dla ratowania życia i poprawy zdrowia niż rewolucja higieniczna zapoczątkowana wynalezieniem toalety. No kto by pomyślał? Dobra. Przejdź sobie ty tutaj. Ty jak najbardziej też stąd uciekaj. Przeglądaj awans. Zwalczanie kawalerii, czy... no, zwalczanie kawalerii. O, kuszników ma, fajnie. Dobra. Powiedz mi, czy możesz strzelać gdzieś... Możesz strzelać, możesz spokój. Ty możesz strzelać? Możesz. Nie wiem, czy się opłaca w sumie. Trzeba z tego być. Podejrzewam, że jako, że tu jest pole z tundrą, istnieje jakaś tam szansa, że będzie tutaj ropa. A nie, my mamy odkrytą przecież ropę, to jakim cudem, ale... Kicha straszna, dobra. Lądrowanie drogi? Nie, nie ma sensu na razie. Zatem czuwanie? Przepraszam, jeszcze raz. Uśpienie. Ty z kolei odpoczywaj. A, no tak, dobra, się przyjąć. Świetnie. Świetnie, fantastycznie, cudownie wręcz. Kolejka i lecimy z tematem standardowo. Młyn, spichlerz, świątynia. A, dzielnica osiedlowa nie ma sensu, ale renesansowe mury możemy walnąć. Kanalizę. Dlaczego mury? Bo dają turystykę. Dobra, wielkiego człowieka możemy kupić, z tego co pamiętam. Wielkiego admirała. Słabe. Dobra, wielki pisarz bądź wielki muzyk. 7 punktów, 6 punktów. Oni zdobędą bardzo szybko tego. 1 punkt. Kurczę. A, co mi tam. Nie mam gdzie tego umieścić nawet, ale nie chcę, żeby oni mieli. Taki ze mnie pies ogrodnika. Dobra, uniwersytet przyda się jak najbardziej. Pancernik parowy, kosmiczna jednostka, jeżeli chodzi o ten etap gry. Zwłaszcza, że no, przeciwnicy są troszeczkę, że tak powiem, w plecy. A ty nie możesz stąd strzelać, to już gorzej. Dlatego poczekamy chwileczkę. Czuwaj. Rany boskie, jeszcze ty. Mogę już? Dziękuję. Jako, że jesteśmy tu... Bardzo chętnie się uzdrowię. I w jakiś magiczny sposób będę chciał sprawić... że to miasto będzie nasze. W
Bo jak, cholerka. Lojalnościowo, no to trochę średnio. Nie wiem, czy to się uda. Wątpię właściwie, żeby się udało. W ogóle jak to wygląda, jeżeli chodzi o Nobla? Tak, całkiem spoko. Świetnie, fajnie. Dobra, czekaj, przeskoczyłem troszeczkę za szybko. Kanał panamski. Po ukończeniu jeden lub dwa sąsiadujące z dzielnicy kanałem. Co to mi daje? Ło! Czemu nie? Jak się uda? Spoko. Jak nie? Trudno. Ale wydaje się być spoko rzeczą. Zbuduj węgiel. Przyda się. Bardzo nam się przyda węgiel. Dobra, następna turka. Serio? Idziesz tutaj? Ajajaj. Co tu się dzieje? Co mi dajesz? Jeta, Michał Anioł. Nie chcę, byczku. Nie, byczku nie, jeszcze nie. Ja sobie przejmę to miasto i wtedy możemy się dogadywać. Któż to jest z tego buddyzmu w ogóle? Kto to? Japonia. O, to łobuzy. Trzeba puścić niedługo walka naszą... Walka klas istnieje. Prawda. Tak, będzie trzeba puścić naszą jedyną słuszną wiarę niedługo. Ej, dobrze. Co tu możemy sobie dobrać jeszcze za karty? Możemy sobie dobrać... Dzięki krajowym szlakom handlowym, bardzo fajne. Więcej złota, nie urzędujący gubernatorze, nie. Otrzymasz 100 złota za atrakcyjność pola, gdy zastąpisz, nie. Ło! To wydaje się być fajne, ale na razie to. Na razie to. Chcę jak najszybciej ukończyć tam budowę jednego cudu, na którym mi w sumie zależy chyba najbardziej. Dobra, tu przejdziemy. Wy z kolei, pysiaczki, robaczki, przejdźcie sobie tu. O, pięknie mogę strzelać, fantastycznie. O, tu też mogę strzelać. Świetnie. Nie wygląda. Dobra. Rozstrzelaj to miasto, proszę. Co ja bym chciał? Chciałbym, żebyś... A w sumie czemu nie? Dobra, ulepszyliśmy jedną jednostkę, typ sobie przepłynie, że tu ostrzelamy miasto. Ło, potężna jednostka. Jeżeli nam nie rozwalą tych jednostek, to będziemy w stanie przejąć jeszcze to miasto. Dobra, byku, idź mi stąd. I to by było niestety na tyle. Ale myślę nad tym, żeby podbić całe Chiny. Bo dlaczego nie? W sumie jak już myśleć ambitnie o tym wszystkim, no to już po całości. Niemniej, chwileczkę się zatrzymamy. Wiesz, tym podejdziemy sobie tu. Tym przejdziemy i zniszczymy jednostkę fanatyka. O, Korea straci niedługo miasto, fajnie. To z kolei świadczy o tym, że naprawdę mamy ogromny wpływ kulturowy na to, co tu się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak to przeskoczyło, no ale trudno. Dobra. Ty zbudujesz mi, proszę, przyjacielu, tutaj coś. Tuż to jest. Tuż jest to. Niedobrze.
słowo. Dobra, kupmy jednostkę piechoty. Piechotą ich potraktujemy, no bo co? Jako, że mamy już to, co chcieliśmy, czyli komunizm, idziemy sobie w to, to oraz to. I na razie uśpienie, bo nie mam... Totalnie nie mam pomysłu, gdzie wykorzystać tych wielkich ludzi. Nie mam możliwości nawet takiej. Może na te zdobyczne miasta, no ale nie chcę tak. Aj. Dobra, są już apostołowie, coś tam. Można wznieść wyłącznie na żarce? Serio? Ja nie wiem, czy ja to chcę. Czy nie lepsza będzie na przykład... Tundra, świetnie. Mamy tundry. Nie mamy tundry. Dobra, warsztat, bo co innego na razie zostaje. Tu z kolei... Jakieś udogodnienie by się przydało. Tylko nie mam pojęcia jakie. Hangar nic tu nie zapewnia udogodnień. To będzie słabe. Czy piechota ma sens? Nie, zrobimy piechotę jeszcze jedną. Można pomyśleć, że odwracamy uwagę troszeczkę. Już? Podczas wszystkich moich podróży nie spotkałem nikogo tak wspaniałego jak ja, aż do dnia, gdy poznałem ciebie. Bądźmy przyjaciółmi. No dobra, byku, spoko, nie ma sprawy. Żeby w życiu tak faktycznie łatwo przyjaciół poznawać. Dobra, niemniej jednak, na liczniku już ponad pół godzinki, więc dziękuję wam za to, że byliście razem ze mną, dziękuję, że oglądaliście to, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, hej!